Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala. Po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za tak liczne przybycie na naszą dzisiejszą debatę, na naszą dzisiejszą konferencję. Po drugie chciałem serdecznie podziękować Narodowemu Bankowi Polskiemu, że możemy właśnie tutaj w tym miejscu odbyć tę naszą dyskusję. A po trzecie chciałem także wytłumaczyć, dlaczego my jesteśmy jako Ośrodek Myśli Społecznej partnerem dzisiejszej dyskusji. Otóż w tej chwili nasi eksperci przygotowują bardzo obszerny raport będący owocem szeroko zakrojonych badań dotyczących outsourcingu usług technicznych w instytucjach publicznych, czyli badamy, jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych. Szanowni Państwo, na początek kilka uwag technicznych. Nasze spotkanie potrwa do godziny 13 i będzie przebiegać w dwóch częściach. Najpierw w pierwszej części chcielibyśmy oddać głos pani dr Janinie Petelczyc, która na okoliczność naszego dzisiejszego spotkania przygotowała taką specjalną publikację, którą Państwo dostaliście przy wejściu na dzisiejszą konferencję, i pani doktor dokona krótkiego wprowadzenia do naszej dyskusji, a potem zaprosimy tutaj na ten podest, na to podium zacne grono panelistek i panelistów. Także z Państwem będziemy chcieli podyskutować o wszystkich tych tezach, które pojawią się podczas naszego dzisiejszego spotkania, które potrwa do godziny 13, a potem także serdecznie Państwa zapraszamy tutaj na poczęstunek, gdzie w kuluarowej atmosferze będziemy mogli także kontynuować te wątki, które pojawią się w dyskusji. Także bardzo serdecznie zapraszam pani dr Janinę Petelczyc. Bardzo proszę.